dobry wszystkim Państwu. Witam bardzo serdecznie w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury w tym bardzo wyjątkowym dla naszego miasta dniu. Dniu 590. rocznicy lokacji Pińczowa. Tak ważna data ma dla nas szczególne znaczenie, bo nie tylko umacnia więzi społeczne, ale działa również niezwykle inspirująco, bowiem wiele osób, wiele grup osób zaangażowało się, by jak najlepiej uczcić tą rocznicę, która w tym roku przypada. Zainspirowane przez samorząd lokalny obchody rocznicy lokacji Pińczowa mają dziś swój najważniejszy punkt. Zapraszam na scenę pana Włodzimierza Baduraka, burmistrza miasta i gminy Pińczów i proszę o otworzenie dzisiejszych uroczystości. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam Państwa. Jest mi niezmiernie miło, że mogę otworzyć tak ważne uroczystości związane z tą naszą lokacją miasta. Przypomnijmy, że 590 lat temu Najwyższy w Lublinie król Polski, Józef Jagiełło, nadał akt lokacji naszemu miastu, co przyczyniło się doprawdy do naszego rozwoju i dzięki temu możemy tu być, w tym mieście i dalej pracować dla Pińczowa. Ja chciałbym przywitać gości, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość. Jest z nami nasz honorowy obywatel, wiemy, marszałek województwa świętokrzyskiego, pan Adam Jarubas. Także mamy również dzisiaj z nami też Pińczowiaków, którzy są sercem i duchem, chociaż mieszkają gdzie indziej. Jest z nami ksiądz Jan Staworzyński, dziekan naszego dekanatu i ksiądz proboszcz parafii świętego Jana Ewangelisty. Jest z nami dyrektor Muzeum Jerzy Zdojek, jest pani dyrektor biblioteki Jolanta Opoka, która właściwie jest gospodynią dzisiejszych spotkań historycznych, które są kolejne, 20, które już może drugie. Oczywiście witam mieszkańców Pińczowa, witam przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń, są z nami dyrektorzy szkół, jak widzę jest pani skarbnik, która czuwa nad wydawaniem tych środków, chociaż jak widać te spotkania historyczne odbywają się co roku i w każdym razie myślę, że to warto mówić o Pińczowie, warto o naszym mieście, ponieważ jest to piękne miasto, ma piękną historię, już prawie 600 lat. W mieście przewinęło się wielu wspaniałych ludzi, przypomnijmy tylko rody, które miały ogromne znaczenie dla naszego miasta, czyli pierwszy ród Oleśnickich, założyciel naszego miasta, Zbigniew Oleśnicki, który nadając prawa miejskie, pozwolił na szybki rozwój i zwiększenie znaczenia tego miasta w regionie. Pińczów zawsze był tym centrum ekonomicznym, centrum kulturalnym regionu naszego Ponicia, chociaż były też takie czasy, że właśnie w tym miejscu, w klasztorze Paulinów, mieliśmy innowierców. Także nasza historia jest bardzo bogata. Mieszkał tu i pracował Jan Łaski, ale również słynny Augustyn Kordecki jako przeor tego klasztoru Paulinów, który na pewno też miał wiele do znaczenia do naszego miasta. Ja tak tylko krótko opowiem, że jeszcze oczywiście duży wkład miała również ród Myszkowskich, którzy właśnie rozbudowali Pińczów, zbudowali mury, budowali bramy, ale też piękny zamek. Niestety zamek w Pińczowie już go nie ma, ponieważ został rozebrany w 1800 roku, około tego roku, ale wiemy, że pan nasz pińczowianin też, który mieszka w Warszawie, Mateusz Staniszew, zrobił nam piękny prezent w roku jubileuszowym. Przedstawił wizualizację tego kompleksu zamkowego, z czego możemy być dumni. Myślę, że powoli z udziałem środków unijnych, myślę, że z panem marszałkiem pomocy uda nam się w jakiś sposób zmienić wizerunek tej góry zamkowej. Oczekujemy na to, mamy gotowe już koncepcje, można powiedzieć i zgody. I tak, i na końcu oczywiście ród Wielopolski i nasi właściwie mieszkańcy, czyli Pińczowianie, którzy tworzyli to miasto, tworzą dzisiaj, mamy dzisiaj pięknie działające stowarzyszenia, które mają ogromny wpływ na to, co się dzieje w Pińczowie. Jestem dumny z tych ludzi, którzy poświęcają swój czas, swoją energię, organizują nam wiele różnych wydarzeń. Ja tu wspomnę, takie najbardziej może, co wchodzą dzisiaj tak do głowy w tej chwili, jest to stowarzyszenie Krewcy Ponicianie, Kontiki, Rock Club i wiele innych stowarzyszeń, nawet i stowarzyszenie emerytów tu mamy, którzy aktywnie działają, ostatnio się ożywiło całe środowisko
emerytalne, bardzo się cieszę. No cóż, nie będę Państwa zanudzał, myślę, że już wystarczy te trzydniowe obchody, czyli dzisiaj, przypomnę, mamy tą sesję, następnie mamy uroczyste odsłonięcie kopii aktu lokacji, którego oryginał znajduje się w Muzeum Narodowym w Kielcach, następnie przedstawienia, to mamy młodzież z zespołu szkół nr 1, dzieci z Gacek oraz przedstawienie pani Bożeny Czotkowskiej Mostek, też z udziałem młodzieży, o przemijaniu, o tym naszym właśnie byciu, o życiu. Jutro mamy gry uliczne, przy okazji mamy taki bonus, ponieważ w Pińczowie na Głównym będziemy mieć na żywo przekazywane informacje o naszym mieście przez radio RMF FM przez cały dzień od 8 do 18. Wiele się będzie działo, myślę, część z Państwa będzie mogła na pewno tam być i działać. No i mamy również, jak wchodziliśmy, biało przed Belwederem, ale to wszystko przez nasz kamień, Pińczak, ponieważ odbywa się plener rzeźbiarski, był już plener malarski, też z okazji właśnie tej lokacji i będzie wystawa o 16 poplenerowa. Zapraszam wszystkich Państwa. No i w niedzielę najważniejsza część, czyli msza święta, ksiądz Jan Stawożyński. Ja osobiście zapraszamy wszystkich do udziału w tej mszy o 10 w intencji mieszkańców Pińczowa. I tam jeszcze radnych, właśnie zapomniałem o radnych, a są z nami, dziękujemy, że jesteście. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panu burmistrzowi i korzystając z okazji, że jest z nami jeden z honorowych obywateli naszego miasta, zapraszam na scenę pana marszałka Adama Jarubasa. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie, drogi księże dziekanie, panie burmistrzu. Cieszę się, że mogę być w tym wyjątkowym dniu jubileuszu lokacji miasta w Pińczowie, w moim Pińczowie, na moim ukochanym Poniedziu. Pamiętamy o przeszłości. Program zakłada właśnie te elementy dotyczące historii, prezentacji kopii aktu lokacyjnego, wspomnienia dotyczące pięknej historii, trudnej czasem historii miasta, ale również tego, co się dzisiaj dzieje w otoczeniu artystycznym, w pokazania tego, jak zmienia się Pińczów, jak odpowiada na współczesne wyzwania, jak realizuje wiele inwestycji. Tak się składa, że najczęściej w tym obszarze mamy tutaj okazję współpracować z panem burmistrzem, któremu chcę bardzo serdecznie podziękować. Wspomniał o tych najbardziej takich aktywnych środowiskach, miejscach, gdzie widać te przemiany. Moim zdaniem najbardziej nad Nidą, tam w tym kompleksie sportowo-kulturowym zwraca uwagę zwłaszcza to, co się dzieje w obszarze też klubów Kontiki, ale mamy też jeszcze wiele do zrobienia, jeśli chodzi o to dziedzictwo kulturowe. Pan burmistrz wspomniał o pięknej rekonstrukcji wzgórza zamkowego, tego, co wykonał Mateusz Staniszew, rodak pińczowski, wspaniałe wizualizacje, ale mamy jeszcze kaplicę świętej Anny, którą chcemy wyremontować. Najczęściej spotykamy się tam na majowym śpiewaniu, na zaproszenie księdza Stawożyńskiego, ale musimy dbać o to, aby rozwijając, modernizując to, co nowe, to, co niesie współczesny czas, czyli chociażby drogi, tutaj też obwodnica Pińczowa już za moment powstanie, będziemy budować już nową drogę w kierunku Michałowa, ale też nie zapominać o tym, co konstytuuje naszą tożsamość, czyli o dziedzictwie kulturowym, o tym, co przez lata decydowało o rozwoju duchowym tej ziemi. A Pińczów ma ducha, ja znam wszystkie miasta i wioski na Poniedziu, ale takiego ducha, takiej pamięci, tej tożsamości kulturowej, odrębności, jak w Pińczowie, nie ma nigdzie. I to jest zasługa Państwa, zasługa władz lokalnych. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję panu marszałkowi. Zapraszam panią Janinę Krzypkowską, która w imieniu wojewody Agaty Wojtyszek odczyta list skierowany do mieszkańców miasta i gminy Pińczów. Dzień dobry Państwu. Cieszę się bardzo, że to właśnie ja mogę odczytać list skierowany do nas od pani wojewodziny. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie na uroczystości 590. rocznicy lokacji Pińczowa. Z okazji tego pięknego jubileuszu przysyłam wyrazy głębokiego szacunku, gratulacje i najlepsze życzenia
dla całej społeczności czcigodnego miasta na Poniedziu. Na przełomie XVI i XVII wieku mieszkający tu ludzie wytworzyli wzór społeczeństwa kierującego się zasadami tolerancji i zgodnego współżycia ze sobą, z wyrazami szacunku. Agata Wojtyszek. Szanowni Państwo, program dzisiejszych uroczystości jest bardzo bogaty i różnorodny, ale pozwólmy, aby jako pierwsi swój artystyczny ukłon dla Pińczowa i dla Polski w rocznicę stulecia niepodległości oddali młodzi mieszkańcy miasta i gminy Pińczów. Zapraszam na scenę uczniów zespołu szkół nr 1 w Pińczowie, którzy specjalnie na dzisiejsze święto przygotowali program Droga do Niepodległości. 590. rocznica nadania praw miejskich naszemu miastu splata się z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę i właśnie temu tematowi poświęcona będzie przez uczniów zespołu szkół nr 1 w Pińczowie część artystyczna. Przybyli kułami pod okienko, przybyli kułami pod okienko, pukają, wołają, puszczanienko, pukają, wołają, puszczanienko. Zapraszam na scenę panią Jolantę Opokę, dyrektor miejskiej gminnej biblioteki publicznej w Pińczowie i proszę o przedstawienie tematyki i prelegentów tegorocznych spotkań historycznych. Dorosłością ja muszę włożyć okulary. Na usilne prośby samego Jana Głowacza wioskę Piandziczów położoną w ziemi sandomierskiej w powiecie wiślickim, która jak mówią już za czasów naszych poprzedników była nazywana miastem. Przenosimy na prawo miejskie, magdeburskie i na wieczne czasy przekształcamy w miasto i chcemy by zwano je tą samą nazwą Piandziczów. Te słowa wiele lat temu zapisano na pergaminie z królewską pieczęcią, a świadkami wiekopomnej chwili byli sami możni ówczesnej Polski, między innymi biskup chełmski, Jan ze Szczekocin, podkomorzy łęczycki, marszałek nadworny Damaras Kobylan i wielu innych. Rzecz działa się 21 września 1428 roku. Państwa mija 590 lat lokacji Pińczowa. Zapraszam pana doktora Krzysztofa Myślińskiego do wygłoszenia pierwszego referatu. Zniszczenie zabytkowych obiektów kościelnych i dworskich przez działania militarne. Jestem wielkim miłośnikiem Pińczowa jako miasta, jako przestrzeni, jako historii. To jest niesłychanie piękne miasto. Ja Państwa zapewniam, że jeśli nie zauważyliście, jak piękny, także historycznie, przestrzennie, jak skomplikowany, jak pełen znaczeń jest Pińczów, także w tej swojej części materialnie kulturowej, a jako historyk sztuki tym się pasjonuje, interesuje, to weźcie sobie kiedyś na wspomnianą przez pana marszałka górę przy kaplicy świętej Anny i tak popatrzcie na Pińczów, nie jak coś na coś, na miejsce, które jest wam doskonale znane, ale tak jakbyście nigdy Pińczowa nie widzieli. No to jest po prostu coś zachwycającego. To miasto rozciągnięte między górą a rzeką, właściwie złożone z dwóch miast, choć nie do końca to drugie wasze miasto widać. A przed nami drugi wykład pani Justyny Dziadek, zatytułowany Pińczów na starej fotografii ze zbiorów Muzeum Kielc. Pani Justyna już wpisuje się w pejzaż Pińczowa. Na co dzień mieszka w Kielcach. Nad wejściem mamy napis oczywiście w języku łacińskim w tłumaczeniu błogosław Panie temu domowi i wszystkim jego mieszkańcom. A nad oknami, jeśli jesteś uczciwy, proszę, czyń tu rzeczy cnotliwe, bowiem potwór został pokonany prawicą Herkulesa, a Cerber uśpiony przez Eneasza dobrym kąskiem. Przed Państwem najmłodsi mieszkańcy miasta gminy Pińczów, przedszkolaki z zespołu placówek oświatowych w Gackach. Hej, go! Malowane Anny.
regionalnego w Pińczowie. Państwo pójdą za mną, ja idę pierwszy, państwo za mną. I państwo tu wrócą też za mną. A co będzie w międzyczasie, to właśnie powiem. Będziemy odsłaniać kopię aktu lokacyjnego. Proszę państwa, za chwilę odsłonimy kopię, dobrą kopię aktu lokacyjnego, która zostanie u nas już na wystawie historycznej. I bardzo proszę o odsłonięcie panią Justyny Dziadek i pana burmistrza. Dokumenty, które państwo widzą, a raczej tak profesjonalnie to powinno się mówić dyplom, jest wystawiony przez Władysława Jagiełłę, nadaje Pińczowowi wsi Jana z Oleśnicy prawo miejskie Magdeburskie i wystawiony w Lublinie w dniu świętego Mateusza, apostoła ewangelisty, czyli 21 września 1428 roku. I tutaj muszę się na chwilę zatrzymać, ponieważ przez bardzo długi czas uważano, że dokument został wystawiony, owszem, w tym samym roku, ale 24 lutego. I skąd wynikała taka pomyłka? Stąd, że praktycznie do wieku XVI w Polsce nie rozróżniano imienia Mateusz i Maciej. I pierwotnie stwierdzono, że dokument został wystawiony na święto świętego Macieja, którego wspomnienie przypada na 24 lutego, no ale święty Maciej nie był ewangelistą, więc potem się zorientowano, że faktycznie chodziło o świętego Mateusza, czyli 21 wrzesień. W imię Pańskie amen na wieczną rzecz pamiątkę. Aby skłonność do zapomnienia lub upływający czas nie spowodowały w przyszłości szkód temu, co się tu dokonuje, królowie i książęta od dawna postanowili, aby rzeczy te zapisywać i potwierdzać podpisami świadków. My, Władysław, z Bożej łaski Król Polski, Książę Krakowa, Sandomierza, Sieradza, Łęczycy, Kujaw, Wielki Książę Litewski oraz dziedzic Pomorza i Rusi i tak dalej, oznajmiamy niniejszym pismem wszystkim tym, którym do wiadomości powinno zostać podane, tak obecnym, jak i tu potomnym, że na usilną prośbę samego Jana Głowacza wioskę Piandziczów, położoną w ziemi sandomierskiej w powiecie wiślickim, która, jak mówią, już za czasów naszych poprzedników była nazywana miastem i została lokowana na prawie miejskim, przenosimy z prawa polskiego na prawo magdeburskie i na wieczne czasy w miasto przekształcamy oraz chcemy, by nosiło tą samą nazwę Piandziczów. Odwołujemy w tymże mieście, jak i we wsiach do niego przylegających, to jest w Koperni, Wierciszowie i innych wsiach, teraz obecnych, jak i powstałych w przyszłości, wszelkie prawa polskie oraz jakiekolwiek inne przepisy i zwyczaje, które zazwyczaj w prawie niemieckim czynią niemałe zamieszanie. Jest w języku łacińskim, dokładna kopia, którą wykonała pani z Krakowa, pracownik muzeum w języku łacińskim, a obok będziemy mieli też w języku polskim ten tekst, który tu ja w tej chwili mam. Jest to dosyć długi tekst, jak widać. Dokładna kopia tego. Szanowni Państwo, przed nami ostatni akcent dzisiejszych uroczystości związanych z obchodami lokacji miasta. Widowisko wyjątkowe, widowisko multimedialne, wielopokoleniowe, łączące zarówno seniorów z młodzieżą, a wszystko wyreżyserowane i według scenariusza pani Bożeny Szatkowskiej-Mostek. Serdecznie zapraszam do oglądania. Zatrzymaj się, to przemijanie ma sens. Tryptyk Pińczowski, część pierwsza. Co na to legenda? Był taki czas, kiedy ludzie nie przestawali wędrować. Otoczeni stadami szli tam, gdzie ich wołał urodzaj. Tam, gdzie ziemia jak żyzna matka zdolna była wykarmić zwierzęta.
Tam, gdzie człowiek rozbijał namioty, zaczynał mieszkać. Bardzo dawno temu, nim Pińczów stał się miastem, był uczęszczaną osadą handlową, jakich wiele znajdowało się w żyznej, ludnej dolinie rzeki. W dawnych czasach, gdy rzeka ta rozlewała swe wody, nie miała żadnej nazwy. Była bezimienna.